Halo, halo, witajcie. Jest Iwona. Witajcie, kochani. Napiszcie proszę, czy mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Co prawda podłączę mikrofon na sesję, ale na razie mówię do Was, żeby też mieć tutaj dobry widok. Komentarze się pojawią z opóźnieniem, jak zawsze. Sześć osób. Olga Lipska, cześć. Cześć Olga, witaj. Napiszcie mi tylko, czy mnie słychać dobrze. I ciekawa jestem, czy słyszycie tą delikatną muzykę, którą mam w tle. Widać i słychać. Super. Dzięki. I Ola jest, ale fajnie. No choć tak możemy się dzisiaj spotkać. Na sesji jogi. Nietypowo. Mam nadzieję, że na live'ie też pójdzie fajnie i że jakość też obrazu jest dobra. I Marta jest, o jak miło, super. Też znajome osoby są dzisiaj z nami. To przygotowujcie, kochani, matę. Zaczekamy jeszcze kilka, może minutek, żeby się zeszły, żeby wszyscy mogli dołączyć i będziemy zaraz powolutku zaczynać. Ciekawa jestem, jak się macie, więc napiszcie mi, jak wasze ciała się mają. Czy udaje wam się praktykować w miarę regularnie? Czy ciężko się zmobilizować wam w domu? Ciekawa jestem. O, i Monika. Cześć, witajcie. Bardzo jestem ciekawa. Moje ciało, powiem wam szczerze, wczoraj było takie obolałe. Siedziałam w weekend, miałam zjazd arteterapii online, więc siedziałam dużo przed komputerem. I po prostu dzisiaj rano, jak tak się ruszałam, ćwiczyłam, to dopiero poczułam, że naprawdę brakuje mi takiego intensywniejszego ruchu i regularnego. Tych ćwiczeń też z wami, bo oprócz tego, że ja zawsze ćwiczę rano, to też jeszcze sesje wieczorne z wami. Tlenu brak. Oj tak, Kasiu, tlenu brak. I Kinga, super. No dobra, kochani, czas już jest. Jeżeli słychać mnie dobrze, podłączę ten mikrofon, żeby też mnie było dobrze słychać bardziej z maty. I powoli zaczniemy. Zaczniemy od siadu skrzyżnego, więc usiądź sobie w siadzie skrzyżnym z wyprostowanym kręgosłupem na macie. Jeśli masz kostkę, możesz usiąść na kostce, wtedy łatwiej otwierają się biodra. Jeśli nie masz kostki, to może to być jakaś poduszka taka dość twarda albo zwinięty koc. Wtedy biodra łatwiej mogą się otworzyć. I zadbaj o to, żeby Twój kręgosłup był wyprostowany. Pokażę Wam bokiem, co jest dla mnie bardzo ważne przez całą praktykę. Ważne jest to, żeby wycofywać z protrakcji głowę, czyli z tej protrakcji wycofujemy głowę do tyłu, tak żeby też broda delikatnie zbliżyła się do mostka. Otwieramy klatkę piersiową, tak aby mostek mógł się uwypuklić do sufitu. Ściągamy barki delikatnie w dół i w tył, tak żeby łopatki zapadły się w głąb kręgosłupa. I tą pozycję, gdy nasza szyja jest na przedłużeniu kręgosłupa, w tak zwanej pozycji anatomicznej, będziemy utrzymywać przez całą praktykę i w siadzie, i w pozycji stojącej. W leżeniu to jest łatwe, bo sama się tak szyja układa. Więc usiądź sobie teraz wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Zadbaj o to, żeby nie siadać na talerzu kości krzyżowej, czyli nie zapadać się tak, tylko żeby mostek unieść do góry, otworzyć klatkę, wycofać głowę, tak jak pokazywałam, ręce wnętrzem skierowane, połóż na kolanach albo na udach, miękko zamknij oczy, pozwól sobie, żeby powieki opadły, żeby ten zmysł wzroku, taki wiodący, mocno stymulujący mózg w ciągu dnia, też mógł odpocząć, dając takie ukojenie dla układu nerwowego. I zauważ oddech, który przez Ciebie płynie. Weź swobodny wdech przez nos i wydech przez usta. Poczuj tak pojawiające się odprężenie. Jeszcze jeden wdech przez nos. Napełnij powietrzem klatkę, brzuch i wydech przez usta. Puszczasz wszystko. I trzeci wdech przez nos. I dodaj westchnięcie, wydychając.
Teraz pozwól już oddechowi płynąć lekko, swobodnie, tak jak chce. Wyciągnij czubek głowy do sufitu i otwórz oczy. Weź wdech, przenieś obie ręce do góry. Zapleć palce, przekręć dłonie, wypchnij nasady palców, doprostuj łokcie, barki ściągnij w dół, tak żeby szyja była długa, wydłużona. Weź wdech i z wydechem przenosząc ręce do nóg, zaokrąglij plecy, broda do mostka. Wdech, wyciągnij ręce do góry, spójrz za nimi w stronę sufitu, wydłużając przód szyi. I z wydechem miękko zaokrąglij raz jeszcze plecy, przenieś ręce w dół. Pozwól, żeby oddech prowadził ten ruch. Wdech do góry, patrzysz za rękami, łokcie są proste. Odnajdź przyjemność w tym ruchu. Ciało lubi ruch, jest potrzebny mu bardzo. Może dzisiaj siedziałeś przez cały dzień przy komputerze. Niektórzy wszak pracują normalnie. Może czujesz spięcie w ciele, może stres właśnie daje znać o sobie w postaci jakichś napięć i bólów. To teraz miękko będziemy to rozćwiczać i wydychać. I wydech miękki. Staraj się mieć cały czas uwagę do wewnątrz, do środka. To będzie łagodna praktyka. Jeśli są dzisiaj z nami osoby, które pierwszy raz ćwiczą jogę, to zapraszam do tego, żeby się dzisiaj nie forsować, jeśli to jest Twój pierwszy raz na macie, tylko żeby łagodnie, z takim wyczuciem ćwiczyć, nie na 100%, tylko z taką obserwacją tego, czy mi ten ruch służy, czy nic mnie nie boli. Jeszcze chwilkę, wydech. Wdech, zostań w górze. Wyciągnij się, tak jakby ciało się przeciągało. Rozpleć ręce, raz jedna ręka wyżej, raz druga. Wyciągaj boki tułowia, miękko, z oddechem. Pozwól, żeby właśnie mięśnie się wydłużyły, te przykurczone mięśnie, żeby się wydłużyły, żeby było im przyjemnie i dobrze, żeby się porozciągały. Jest dobra okazja, żeby puścić trochę napięć. I zwolnij ręce. Jeszcze jeden wdech, przenieś ręce do góry. Połącz dłonie, ściągnij w dół do serca, dociśnij, aktywując mięśnie klatki piersiowej, barki w dół i w tył. Unoś radośnie mostek do sufitu, cały czas. Teraz zapleć palce i zrobimy taką falę. Chcemy trochę rozruszać ciało, wszystkie stawy kończyny górnej, paliczki palców, nadgarstki, łokcie i staw barkowy. Chcemy rozruszać, więc zamknij teraz oczy, przywołaj oczami wyobraźni falę. Może to być morska fala, ciepła, błękitna. I pozwól Twoim dłoniom falować takim ruchem właśnie. Miękki ruch. Taki też zwiększający zakres ruchu, bo za chwilę mocne barki będą nam potrzebne, gdy będziemy wchodzić do psa. I jeszcze chwilkę. I strzep dłonie. Rozgrzejemy teraz nadgarstki, zanim wejdziemy do podporów. Żeby to zrobić, wyciągnij prawą rękę do przodu, chwyć lewą ręką palce, delikatnie pociągnij je do siebie. Kciuk ma być odwiedziony w ten sposób od pozostałych palców i kciukiem wypychasz nasadę dłoni. Delikatnie popychasz kciukiem śródręcze i pociągasz palce do siebie. Starajcie się nie przeprostowywać w ten sposób łokcia. Niech on pozostanie lekko ugięty. Poczujcie teraz takie przyjemne rozciąganie mięśni przedramienia. Dłoń teraz do góry. Chwytasz palce w ten sposób i pociągasz do siebie. Kciuk nadal odwiedziony. Siedzimy jeszcze w siadzie skrzyżnym. Chwilowo zaraz zmienimy skrzyżowanie nóg, ale to za chwilkę. Słyszę, że często w praktyce w podporach bolą nadgarstki, dlatego chcemy je przygotować do praktyki. Zwolnij. Wykorzystamy ten moment zmiany na zmianę skrzyżowania nóg, więc zmień teraz skrzyżowanie nóg. Druga noga do przodu. Popraw się tak, żeby Ci było wygodnie. Lewa ręka do przodu.
chwytasz palcami, wypychasz kciukiem śródręcze, pociągasz delikatnie palce do siebie, pokażę raz jeszcze bokiem. Pilnujesz, żeby łokieć nie był w przeproście, bo to destabilizuje, obciąża staw. Kciuk w odwiedzeniu i delikatnie poczuj przyjemne rozciąganie mięśni przedramienia. Zmiana nóg. I cały czas pamiętaj o oddechu. Oddech jest bardzo ważny w tej praktyce. On pomaga też wchodzić głębiej w asany, trwać w asanach, no i oczywiście ma bardzo korzystny wpływ na nasz układ nerwowy. Ręka do góry, chwytasz palce, przyciągasz do siebie, kciuk odwiedziony. Miękki oddech. Ilekroć będzie taka możliwość w praktyce, zamykaj oczy, żeby wczuwać się w te najbardziej takie subtelne sygnały z ciała, żeby miękko oddychać. I strzepiemy dłonie raz jeszcze. Weź jeszcze jeden wdech, wyciągnij ręce do góry, barki w dole, ręce wnętrza dłoni równoległe do siebie i skierowane wnętrzem do siebie. I teraz przenieś prawą rękę na lewe udo, wyciągnij się do góry na wdechu, a na wydechu skręcasz się. I opuszczami palców dotknij podłogi. Niech Twoja lewa ręka będzie ta z tyłu, będzie ugięta w łokciu, to da Ci większy zakres skrętu. Weź wdech, wyciągnij się do góry, poczuj takie przyjemne wydłużenie kręgosłupa i na wydechu skręcasz miękko. Skręcasz, chcesz spojrzeć do tyłu przez Twoje lewe ramię. Nie unoś proszę prawego barku do góry, niech on będzie swobodny. Szyja jest długa i też się skręca. Wdech wykorzystaj do wydłużenia. Wydech wykorzystaj do skrętu. I ostatni raz, wdech wykorzystaj do wydłużenia przez cały kręgosłup i czubek głowy. Wydech do skrętu. Wróć do centrum bardzo łagodnie. Łagodne wejście do pozycji, łagodne wyjście. Jeszcze jeden wdech do góry. Barki równolegle do siebie, ręce też, wnętrza dłoni skierowane, barki w dół, długa szyja i druga strona. Teraz lewa ręka na prawe udo, wdech, wyciągasz się do góry i na wydechu skręcasz. Druga ręka, prawa ręka jest z tyłu, ugięta w łokciu. Wdech wyciągasz, wykorzystujesz do wydłużenia całego kręgosłupa, czubka głowy do sufitu i wydech do skrętu. Spójrz również za prawym ramieniem, miękki oddech. Wdech wydłużasz i wydech. Skręcasz, miękko, łagodnie. I jeszcze raz. Wdech wydłużasz, wydech skręcasz. I wracamy powoli do centrum. Teraz już wychodzimy sobie z siadu i wejdziemy sobie do klęku podpartego, żeby trochę rozruszać nasze kręgosłupy. Najpierw zaczniemy od kolan. Kolana sobie ustaw na szerokość bioder. Ręce, palce szeroko rozstawione, maksymalnie szeroko. Dobrze jest, gdy kciuki patrzą na siebie i odkładamy je na matę w ten sposób, żeby łokieć był nad nadgarstkiem, a bark nad łokciem, czyli taka linia, tak? I pilnujcie proszę też tego, pokażę to przodem. Akurat mam długi rękaw, ale podwinę go, żeby nie wchodzić w przeprost w łokciu, tak? Czyli żeby nie robić czegoś takiego. Wasze wnętrza łokci, wewnętrzne łokcie mają patrzeć na siebie, dobrze? To jest bardzo ważne, żeby nie robić przeprostu, bo to jest kolejna destabilizacja i mocne obciążenie dla stawu łokciowego. Więc palce szeroko rozstawione, nadgarstek, łokieć i bark w linii, bez przeprostu. Szyja jest długa, jest na przedłużeniu kręgosłupa. Patrzysz więc w matę, mniej więcej w punkt między Twoimi rękami. Zasysasz brzuch, nie puszczajcie proszę brzucha teraz tak nisko, tylko zasysajcie go, tak żeby odcinek lędźwiowy był płaski, a brzuch też żeby pracował, tak? Brzuch jest bardzo ważny dla kręgosłupa, bo go mocno go wspiera, więc mocny brzuch. Więc teraz też popracujemy trochę z tymi mięśniami głębokimi brzucha. Jesteś w klasycznej pozycji klęku podpartego.
Teraz weź sobie wdech i wejdziemy do asany zwanej krową. Pośladki w górę, łuk w plecach, pępek obniża się do kręgosłupa. Wysuwasz brodę do przodu. I na wydechu wejdź do pozycji kota. Okrągłe plecy, broda do mostka, podwinięta kość ogonowa, ręce mocno w matę. Wdech, krowa. Raz jeszcze, pępek do maty, łuk w plecach, broda wysunięta. Wydech, kot. Rób ten ruch powoli, dokładnie. Kontynuuj w swoim tempie, z oddechem. Pozwól sobie, żeby ten ruch, żeby ta asana rozruszała takie właśnie nieprzyjemne napięcia, blokady. Oddychaj. Możesz wdychać przez nos, wydychać przez usta. Jeśli czujesz dużo stresu, dużo napięcia w ciele, emocje, zwłaszcza te negatywne, bardzo, bardzo osiadają w ciele, właśnie w postaci napięć, bloków. Więc jest dobra okazja, żeby trochę puścić tego. Pozwól, żeby Twój kręgosłup falował w tym ruchu. I niech oddech Cię prowadzi. Wdech i wydech, miękko. Cały kręgosłup się porusza, miednica też się porusza, głowa też się porusza. I odnajdź w tym ruchu takie zakresy, żeby było to dla Ciebie przyjemne. Jeżeli na przykład masz problem z odcinkiem lędźwiowym, jest on problematyczny, być może ten ruch krowy nie będzie dla Ciebie zbyt dobry w pogłębieniu, tak? Czyli możesz wtedy robić go tylko w takim zakresie, tak? Robisz kota i na wdechu tylko tyle. Kot na maksa, ale krowa delikatnie. Z kolei, jeżeli masz zaokrąglone plecy, masz już pogłębioną kifozę, w drugą stronę, ten ruch krowy na maksa, a ruch kota delikatnie. Zawsze chcemy też dostosować ćwiczenia do specyfiki. No jest to trudne dla mnie, bo Was nie widzę, ale dbajcie o siebie. Kogo bolą nadgarstki, przechodzi sobie na przedramiona, albo wszyscy przejdźmy na przedramiona. Czyli nadal pozostańmy w tym rozstawieniu na szerokość barków. Idziemy sobie na przedramiona. Palce są szeroko rozstawione. Prostujemy lewą nogę i wypychamy do tyłu piętę daleko. Palce są podwinięte. Odkładamy. Prostujemy teraz prawą nogę. Wypychamy ją daleko. Prosta noga. Tak? Wydłużony tył kolana. Zmiana. Lewa noga. To samo. Odpychaj się od maty, poczuj mocne barki, zmiana, prawa noga. Teraz pobujaj się delikatnie, przód, tył, na przedramionach, miej dociśnięte łokcie, przedramiona, cała powierzchnia dłoni. Zmiana, lewa noga, to samo, pobujaj się chwilkę. Brzuch jest zassany, dobrze? Brzuch trzyma też pozycję, noga jest prosta. I zmiana, raz jeszcze prawa. Miękki oddech, cały czas. Zmiana. Lewa. I ostatni raz, prawa. Pobujaj jeszcze chwilkę. Poczuj barki. Nie zapadaj się tylko w barkach, niech szyja będzie długa, dobrze? To jest ważne, żeby szyja była długa. I ostatni raz, lewa. Wypychasz piętę. I bujasz się chwilkę. Odłóż oba kolana na szerokość bioder. Połącz teraz duże palce stóp. Kolana na tyle szeroko, żeby Twoje żebra miały podparcie na wewnętrznych udach. Wyciągnij daleko do przodu ręce. Usiądź pośladkami na piętach. Jeśli to nie jest dla Ciebie możliwe, możesz sobie pomóc poduszką. Położyć sobie poduszkę na łydki, między łydki a uda. I usiąść na tej poduszce. Wyciągnij daleko ręce do przodu. I postaraj się odłożyć czoło na macie. Jeśli też to nie jest dla Ciebie możliwe, możesz użyć kostki albo poduszki, albo, jeżeli nie masz pod ręką kostki ani poduszki, możesz zrobić sobie na moment taką podpórkę z piąstek. Jedna piąstka na drugiej. Chodzi o to, żeby układ nerwowy odpoczął. Tak, zrobimy pozycję virasany, skłon do przodu. Chcemy, żeby tutaj tył szyi był bardzo rozluźniony. Kto leży na macie głową, to dba o to, żeby wycofać barki, żeby też szyja była długa. I zwróć uwagę na tył szyi. Dlatego dobrze jest położyć ten punkt między brwiami na macie, na kostce, na poduszce, bo wtedy tył szyi może się wydłużyć.
I poczuj takie przyjemne wydłużanie boku tułowia, jednego, drugiego i przyjemne rozciąganie przejścia lędźwiowo-krzyżowego. I zostań chwilę na kilka oddechów w tej pozycji. Miękki oddech cały czas. Unosimy się teraz na kolana, wdech, przenosimy ciężar na ręce, wypychamy miednicę w dół i na wydechu raz jeszcze napięty, wyciągamy się. Tak jakby ciało chciało się przeciągnąć. Wdech, unosimy się na kolana, wysuwamy miednicę do maty, zasysamy pępek, pilnujemy lędźwi i wracamy. Wydech, siadamy pośladkami na piętach. Jeszcze raz wdech, wysuwamy się. Jesteśmy jeszcze w takiej fazie rozruchu. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Staraj się też dodać takie otwarcie klatki piersiowej. Wdech. Otwórz teraz klatkę. Barki ściągnij w dół. Miednica w przód tyle, żeby nic ciebie nie bolało. I wydech, wracasz. I ostatni raz, wdech, otwierasz klatkę i wydech, siadasz pośladkami na piętach, wyciągasz. Kręg po kręgu, rolujemy do góry, broda ostatnia, łączymy ze sobą kolana. Usiądźcie proszę przodem w pozycji siadu japońskiego. Pokażę jeszcze Wam tylko tyłem, proszę nie koślawcie w ten sposób stóp. Niech Wasze kostki będą połączone i dopiero teraz siadamy. Bokiem jeszcze pokażę, co też jest ważne w tej pozycji, żeby nie wypychać żeber w ten sposób. Brzuch jest zassany, siedzimy pośladkami na piętach, lordoza jest płaska i pępek delikatnie pracuje. Tak mniej więcej niech jego praca będzie na jakieś 25%. Jak napniesz brzuch na 100%, puść o połowę i jeszcze o połowę. I to jest 25%. Tak na czucie. W siadzie teraz japońskim weźmiemy sobie wdech, obie ręce do góry, barki w dole, zapleć jeszcze raz palce, wypchnij, barki w dół, długa szyja. Wdech, rozpleć ręce i wyciągnij do przodu. Zawędruj palcami daleko, daleko, barki w dół, długa szyja. I kręg po kręgu rolujemy. Jeszcze jeden wdech, ręce do góry. Zapleć palce, jeszcze raz wypchnij. Przypilnuj teraz, żeby te żebra nie były wypchnięte. Zassany pępek. Pięknie. I wydech, dół. Jeszcze przez jedną virasanę skłon do przodu. Czyli szerzej teraz już rozstaw sobie kolana, usiądź pośladkami na piętach, wyciągnij ręce na szerokość barków, szeroko rozstaw palce, budując mocny fundament do pozycji psa z głową w dół, unieś się na kolana, podwiń palce stóp, stopy są na szerokość bioder i odpychając się od mocnych rąk, od kolan, wejdź do psa, wycofaj głowę tak, żeby znalazła się między barkami. Długa szyja, czyli cofnij barki, oddal je od uszu, żeby nie zapadać się tutaj. Wycofaj głowę tak, żeby uszy znalazły się po wewnętrznej stronie ramion. Niech Twoje nogi pozostaną na razie ugięte. Pośladki daleko w tył, w górę. Nogi mogą być ugięte, ale zasij proszę żebra i pępek i rozluźnij głowę. To jest bardzo ważne. Poczuj, że Twoje plecy są proste i wydłużone. Spójrz pod prawą pachę, spójrz pod lewą pachę. Delikatny ruch, żeby nie obciążać kręgów szyjnych. Jeszcze raz pod prawą pachę, jeszcze raz pod lewą. Rozluźnij, oddal barki od uszu, długa szyja. I zacznij teraz spacerować. Lewa noga prosta, prawa ugięta. Zmiana, prawa prosta, lewa ugięta. Poczuj rozciąganie tyłu nogi. Jeszcze raz zmiana. Lewa prosta, prawa ugięta. Jeszcze raz. Zmiana. Prawa prosta, lewa ugięta. I spaceruj. Niech to będzie powolny, precyzyjny ruch. Gdy czujesz, że te napięcia z tyłu nóg
odpuszczają, że te mięśnie przyjemnie się rozciągają. Cały czas miej mocny fundament w postaci rąk, dociśniętych do maty całą powierzchnią, nie tylko nadgarstek, śródręcze, przyklej śródręcze, każdy jeden palec. Zatrzymaj się na moment, doprostuj obie nogi tyle, ile możesz. Zobacz, czy jesteś w stanie postawić pięty na macie. Osoby, które regularnie i dłużej ćwiczą, na pewno bez problemu. Osoby, które dzisiaj pierwszy raz, to mogą te pięty być w górze, więc nie siłujcie się z tym. Swobodne nogi. Teraz zaciągnij rzepki kolanowe. To są te mięśnie tutaj nad kolanami. Zaciągnij je tak, żeby pojawiło się więcej przestrzeni w tyle ud, w tyle kolan. I osoby, które dłużej ćwiczą, żeby też nie czuły, że to jest taka praktyka dla nich za nudna, niech sobie teraz zrobią psa na trzech punktach podporu, czyli prawa ręka zostaje na macie, lewa ręka chwyta za prawe udo i patrzymy w sufit pod prawą pachą. Miękki oddech. Zmiana. Lewa ręka zostaje na macie, prawa ręka chwyta za lewe udo i patrzymy pod lewą pachą. Miękki oddech. Wracamy. Przejdź na kolana. Duże palce stóp połączone. Jeszcze raz Virasana. Miękki oddech, odpocznij chwilę. Jeśli czujesz ogromne napięcie w nadgarstkach, zaciśnij teraz mocno piąstki, tak jakby chciały coś zgnieść. Mocno. I puść. Możesz zrobić to jeszcze raz. Zaciśnij mocno piąstki i puść. Taka technika napinania i potem rozluźnienia powoduje, że momentalnie mięśnie się rozluźniają. Długa szyja, barki oddalone od uszu, miękki oddech. I ponieważ pozycja psa z głową w dół jest bardzo dobroczynna, bo jest i regenerująca, w takich stanach ogromnego stresu, wyczerpania, warto ją robić. Ona pięknie regeneruje układ nerwowy, ale też świetnie odciąża kręgosłup. Jest bardzo korzystna dla naszego kręgosłupa. Ona sprawia, że nasz kręgosłup się wydłuża i odciąża. Więc zrobimy ją jeszcze raz, jeszcze jedno wejście do psa. Mocny fundament z rąk, rozstawionych na szerokość barków, szeroko rozstawione palce. Podwinięte palce stóp też na szerokość bioder i wchodzimy jeszcze raz do psa. Może już poczujesz teraz więcej swobody w tej asanie. Zassany pępek, zassane żebra. Długa szyja, wycofana między ręce, pośladki wysoko w górę. Zassane rzepki kolanowe. Zostań jeszcze chwilkę w psie, oddychaj miękko. Teraz staj na palcach, pies na palcach, wysoko, pośladki w górę, proste nogi. Wróć do psa na stopach całych, albo tak jak jesteś w stanie go postawić. Weź wdech, przejdź do pozycji deski, przenosząc pośladki w dół i na wydechu prawe kolano do przodu. Wysuwasz, zatrzymaj na chwilę, wracamy do psa z głową w dół. Długa szyja, barki oddalone od uszu, miękki oddech. Wdech, idziemy do deski. Lewe kolano do przodu, zatrzymaj. Poczuj mocne barki, jak się teraz pięknie wzmacniają ręce. Wycofaj jeszcze do psa na wydechu. I jeszcze raz, deska, wdech. Prawa noga do przodu. I wracamy na wydechu do psa z głową w dół. Oddychaj lekko, miękko. Wdech, deska. Lewa noga do przodu. Zatrzymaj. I wydech, wracamy do naszego psa. I ostatni raz. Wdech, deska. Noga prawa do przodu. Zatrzymaj. Wydech, wracamy. Wdech, deska.
Wydech, lewa noga do przodu, zatrzymaj. I wracamy. Przejdź na kolana. Duże palce stóp połączone, Virasana, skłon do przodu, odpocznij. Zaciśnij piąstki, jeśli jest taka potrzeba. I rozluźnij. Jeszcze raz zaciśnij, jeśli jest taka potrzeba. I rozluźnij. I kręg po kręgu rolujemy do góry. Głowa ostatnia. Teraz jeszcze raz wrócimy do naszego klęku podpartego, żeby trochę ten rejon, gdzie kumuluje się dużo takich napięć, takich codziennych stresów, żeby trochę z nim też popracować. Więc zaczniemy od tego, że ustawimy się raz jeszcze w klęku podpartym, w naszym precyzyjnym klęku podpartym, czyli kolana są na szerokość naszych bioder, ręce są na szerokość barków, szeroko rozstawione palce, dociśnięta cała powierzchnia dłoni. Weź sobie wdech i przenieś prawą rękę na prawe biodro. Wdech, na wydechu otwórz się, tak jakby twoja prawa pierś chciała spojrzeć do sufitu. Na kolejnym wdechu wyciągnij rękę do góry, do sufitu. Postaraj się otworzyć maksymalnie prawy bok. Wdech, na wydechu nurkujemy pod lewą ręką, sięgamy daleko, tuż nad podłogą, wdech, otwieramy. Taki falisty, miękki ruch, jak skrzydło. I na wydechu nurkujemy raz jeszcze, wdech, otwieramy. Dodamy trochę flow, bo taki ruch właśnie flow bardziej pozwala puścić napięcie. Wdech, otwieramy i wydech, nurkujemy i tym razem odkładamy prawy bark, prawy bok głowy na matę. Nasze biodra pozostają nieruchomo, tak? Nogi na szerokość bioder, kolana na szerokość bioder. Naszą lewą rękę wyciągniemy do boku, wyproście. Prosta ręka. I zostań w tej pozycji, zostań w niej tak, żeby ona była dla ciebie wygodna. Czyli nasza prawa ręka jest wyciągnięta, wnętrzem jest skierowana do sufitu, to jest jeszcze ważne. I to ułożenie powinno być dla ciebie wygodne. Staraj się wypychać pośladki daleko w tył, żeby kręgosłup był wydłużony. Odcinek lędźwiowy jest tu bezpieczny, nie powinno się tutaj robić takie pogłębienie lordozy, ale jeżeli czujesz tam jakiś dyskomfort, możesz delikatnie zassać pępek w stronę kręgosłupa. Teraz wycofaj twoją lewą rękę do prawej ręki, przekręć palce w stronę twarzy i odepchnij się od tej lewej ręki, delikatnie pogłębiając ten skręt. Czyli odpychasz się lewą ręką od podłogi, żeby mocniej poczuć ten skręt. Łokieć jest skierowany do góry. Tak, może pokażę to, mam w stronę kamery, tak? Czyli to jest teraz w ten sposób. Ręka była prosta, wycofaliśmy ją sobie, przekręcamy ją w stronę twarzy i odpychamy się, pogłębiamy ten skręt. W ten sposób. I łagodne wyjście, wyjdź z pozycji. Wyjdź z pozycji, wróć do klęku podpartego. I zacznij ruch kota krowy raz jeszcze. Krowa na wdechu, łuk w plecach i na wydechu okrągłe plecy. Teraz przywróć taką symetrię w obu bokach tułowia, bo jeden mocniej się teraz wydłużył w tej pozycji. Miękki oddech. Poruszaj ciałem tak, żeby ten ruch był jak najbardziej dla ciebie taki dobroczynny. Ty wiesz najlepiej, gdzie czujesz napięcia w ciele i jakie tempo ruchu, jaki zakres ruchu ci będzie służył. Zatrzymaj się już w klęku podpartym. Zobacz, czy coś trzeba poprawić. Przypomnę, kolana na szerokość bioder, ręce na szerokość barków, szeroko rozstawione palce, tak? I ta linia, nadgarstek, łokieć, bark, bez przeprostu w łokciach. Na wdechu
Układamy sobie lewą rękę na lewym biodrze. Wdech. Otwieramy się teraz. Lewa pierś chce spojrzeć w sufit. Będę pokazywać przodem do Was teraz tą pozycję. Czyli otwieramy się. Zawsze jak chcesz coś pogłębić w praktyce, przypominam, wydech jest do tego dobry, tak? Na wdechu raczej wydłużamy, na wydechu pogłębiamy. Czyli na przykład skręty są na wydechu lepsze. Na kolejny wdech i na wydechu dodamy pogłębienie. Wyciągamy rękę do sufitu. Jeśli poczujesz napięcie w szyi, możesz zawsze patrzeć do boku. Ale jeśli jest wszystko ok z szyją, możesz patrzeć do góry i też ten odcinek szyjny teraz wzmacniać. Wdech i na wydechu nurkujemy. Pod prawą ręką, tuż nad podłogą. Wdech, otwieramy. Falujący ruch, jak skrzydło. I wydech. Tuż nad podłogą, sięgnij daleko. Wdech, otwieramy. I wydech, nurkujemy. I odkładamy lewy bark, lewy bok głowy. Układamy się tak, żeby ciało było wygodnie. Wyciągamy naszą prawą rękę do przodu, odkładamy ją na podłodze. Miękki oddech. Odnajdź taką przyjemność w tym ruchu. Zamknij oczy. Pooddychaj chwilę do tych miejsc, w których czujesz napięcie, które czujesz, że potrzebują takiej właśnie troski, teraz uwagi. Wycofaj teraz Twoją prawą rękę do zgięcia łokciowego. Przekręć palce w stronę twarzy i odpychając się od tej prawej ręki, delikatnie pogłąb skręt. Czując żebra, zobacz, co się teraz w żebrach dzieje. W bokach tułowia. Miękko oddychaj. Nie siłuj się z ciałem. Niech to będzie ruch taki, który czujesz w ciele, ale który nie boli. Ból nie jest nigdy dobrym przewodnikiem. Ból to jest taka najprostsza droga do kontuzji, żeby się uszkodzić. Więc takie dawanie sobie wycisku, ja nie jestem tego zwolenniczką. Raczej jestem zwolenniczką takiego ruchu, który robi nam dobrze. I takiego stopniowego rozciągania, rozćwiczania ciała, a nie na siłę. I łagodnie wychodzimy z pozycji. Wracamy do naszego klęku podpartego i jeszcze kilka razy kot, krowa, miękko. Wdech, wysuwasz brodę do przodu. Wydech, okrągłe plecy, broda do mostka, podwinięta kość ogonowa, ręce mocno w matę. I jeszcze wdech i wydech. I wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Usiądź na piętach. Wysuń teraz nogi do przodu. Usiądź w siadzie z krzyżnym. Wyciągnij jeden pośladek, drugi pośladek, tak żeby usiąść na guzach kulszowych. I teraz obie ręce do góry, weź wdech. Zapleć palce, przekręć, wypchnij, wydłużając boki tułowia, barki w dole, ustaw szyję, wydłużając ją do tyłu. I na wydechu schodzimy, rozplatamy palce, schodzimy do przodu, delikatnie wyciągamy ręce, wędrujemy palcami, patrzymy na razie za nimi, staramy się zejść naszym tułowiem jak najniżej. I opuszczamy głowę, tak żeby uszy znalazły się po wewnętrznej stronie ramion i delikatnie wycofujemy tylko barki, nie wycofując całych rąk. Miękki oddech w tym skłonie. Ogólnie wszystkie pozycje takie w skłonach są bardzo wyciszające dla układu nerwowego, dlatego w dzisiejszej praktyce obiecałam, że to będzie taka praktyka dobra na stres, na wyciszenie. Dużo jest tych skłonów. I łagodnie, miękko, kręg po kręgu do góry. Ściągnij barki, otwierając klatkę. Zrób takich kilka kółeczek barkami jeszcze rozmiękczających te napięcia.
Zmień zaplecenie nóg, druga noga do przodu w siadzie skrzyżnym. Jeśli potrzeba, popraw pośladki, żeby usiąść guzami kulszowymi na macie. Weź wdech, obie ręce do góry, zapleć palce, wypchnij, wydłuż boki tułowia, barki w dole. Wycofaj szyję, rozpleć ręce, wdech i na wydechu raz jeszcze wejdź do skłonu. Zawędruj palcami jak najdalej, wysuwając tak jakby tułów, jakby on chciał się położyć na podłodze. Wdech i na wydechu miękko opuszczasz głowę między ręce, wycofujesz barki. Powinniście czuć teraz takie przyjemne rozciąganie i przejścia lędźwiowo-krzyżowego, i mięśni pośladków, i w ogóle boków tułowia. Łokcie niech będą w górze, tylko dłonie leżą na macie. I oddech jest miękki, swobodny. I jeszcze chwilkę. I powoli kręg po kręgu do góry. Wyprostuj teraz obie nogi. Usiądziemy w siadzie prostym, w dandasanie. Ważne jest teraz, żeby właśnie raz jeszcze wyciągnąć te pośladki, tak żeby guzy kulszowe, te nasze kości w pośladkach były dobrze osadzone na macie. Wypychamy pięty, obciągamy palce w stronę twarzy. Twoje nogi są idealnie proste. Cała powierzchnia nogi jest przyklejona teraz do maty. Otwarta klatka piersiowa i uniesiony mostek. Pokażę Wam bokiem, co jest ważne, czego nie robimy w tej pozycji, tak? Czyli w tej pozycji nie zapadamy się w ten sposób, ani nie robimy czegoś takiego, ani czegoś takiego. Jeżeli masz problem, żeby usiedzieć w takiej wyprostowanej pozycji, możesz spróbować na kostce, tak? Czyli wtedy siadasz sobie na podwyższeniu wyżej i jest trochę łatwiej utrzymać tą pozycję. Co prawda trudniej jest wtedy operować rękami, ale spróbuj, może to będzie dobra opcja dla Ciebie. Niezależnie, którą opcję wybrałeś, nogi są proste, palce są obciągnięte w stronę twarzy, pięty wypchnięte, nogi są razem, pośladki, już mówiłam, tak, odciągamy do tyłu, wdech, wyciągamy obie ręce do góry, na wydechu, w otwarciu klatki przynosimy ręce ugięte w łokciach, do tyłu, ściągamy łokcie, eksponując klatkę piersiową i mostek. Odpychamy się na wdechu od opuszków palców, wydłużając. Wycofujemy głowę i brodę do mostka, tak żeby tył szyi był wydłużony. I na wydechu rozluźniamy się w dandasanie. I jeszcze wdech. I na wydechu rozluźniamy się. Wdech. Wyciągasz. I na wydechu rozluźniasz. Jeszcze jeden wdech do góry, obie ręce skieruj wnętrzem do siebie i na wydechu, na jak najdłużej prostym kręgosłupie schodzisz w dół zakresem. Czyli klatka piersiowa i uniesiony mostek Cię prowadzą, to ma być zgięcie w stawie biodrowym, tak? To jest bardzo łagodny ruch, nie musi być on głęboki. Jak ktoś ma pasek gdzieś na podorędziu, to może sobie użyć paska, możesz chwycić za łydki, dalej przechodzić w stronę kostek, w stronę stóp, ale nie pozwól jeszcze, żeby Twoje plecy się zaokrągliły, bo tu nie chodzi o to, żeby się złamać w odcinku piersiowym kręgosłupa, tak, w ten sposób, tylko chodzi o to, żeby delikatnie zwiększyć zakres w stawie biodrowym. Wdech, szyja na przedłużeniu kręgosłupa i na wydechu starasz się wejść bardziej. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu starasz się wejść bardziej. I ostatni wdech. Pobądź jeszcze chwilę w swoim zakresie terapeutycznym. Jeszcze zobacz, co tam trzyma, gdzie trzyma. Nogi proste. Oddychaj i do tyłu nóg, i do tego przejścia lędźwiowo-krzyżowego. I na wydechu teraz możesz zaokrąglić plecy i puścić głowę luźno w stronę nóg. Cały czas pięty są wypchnięte, a palce obciągnięte. Miękki oddech, odpocznij teraz w tej pozycji. Poczuj, że ona jest taka swobodna dla Ciebie. Puszczasz głowę luźno, kark się rozluźnia. Barki też delikatnie oddalaj od uszu.
powoli, kręg po kręgu, wędrujesz do góry, broda z głową ostatnia. Otwórz klatkę piersiową kilka razy takim ruchem właśnie. Krążeń do tyłu. I zrobimy takie ćwiczenie, które co prawda nie jest z jogi, ale jest świetne na napięcia tego rejonu, które bardzo często powodują napięciowe bóle głowy. Zostało nam jeszcze 15 minut praktyki, de facto 10, bo ostatnie 5 chciałabym przeznaczyć na taki krótki relaks. Więc teraz usiądźcie sobie tak, jak lubicie. Może to być siad skrzyżny, może to być siad japoński, może to być siad też na kostce. Ważne, żeby Wam było wygodniej i żeby Wasz kręgosłup był prosty. I będziemy pracować teraz dwoma palcami, palcem wskazującym i palcem serdecznym. Te dwa palce, robimy z nich takie, wiecie, tak delikatnie jeden na drugi. Układamy sobie te palce tutaj na nasze mięśnie kapturowe, które bardzo często się spinają. Dociskamy i delikatnie zaczynamy takimi okrężnymi ruchami rozmasowywać te mięśnie, poruszając jednocześnie łokciami, delikatnie, szukając też takiej przyjemności w tym ruchu. Znajdź taki moment, gdzie to boli najbardziej. Te mięśnie są dosyć duże, więc zlokalizuj to i dociskaj. Możesz w jedną stronę, w drugą. Szukaj też takiego odpowiedniego dla Ciebie natężenia tego ruchu. Wiola pisze, że nie może ćwiczyć, ale posłucha sobie. Pozdrawiamy Cię, Wiolu. I podatki, i bilanse, i inne. Tak, i jeszcze rozmasuj, rozmasuj. A teraz obejmij się w ten sposób, żeby jeden łokieć był nad drugim. Spójrz tylko, zapamiętaj, który łokieć jest na górze, bo to jest ważne. Czyli obejmujesz się, chwytasz za Twoje barki i zaczynasz rysować ósemki. Tak? I też szukaj miękkości, oddychaj w tym ruchu. To jest bardzo fajne ćwiczenie, które też pozwala puścić dużo napięć. I teraz obserwujcie sobie rejon barków, rejon żeber. Taki kołyszący, miękki ruch. Zmień kierunek. W tym samym ułożeniu zmieniasz kierunek. I znowu szukasz takiej przyjemności w tym ruchu. Oddychasz. To ćwiczenie bardzo łatwo i szybko pozwala puścić dużo napięć z rejonu tułowia, z rejonu barków, z rejonu właśnie też żeber. Teraz wróć do centrum, zmień zaplecenie, druga ręka na górze. Znowu obejmujesz się w ten sam sposób, tylko druga ręka jest na górze. I rysujesz ósemki. Wszystko jedno w którą stronę, bo po prostu potem zmienimy. Miękko. Rozruszaj to, rozmasuj. To jest taka forma automasażu. Ale kto z nas nie potrzebuje masażu? O, jakbym poszła na masaż, taki dobry, jakiś powięziowy na przykład. Może Was zainspiruje do tego, żebyście się dzisiaj albo sami wymasowali, albo właśnie jak w parach macie jakieś właśnie, macie parę, to w parach się możecie wymasować. I kierunek zmieniasz w drugą stronę. Jeszcze chwilkę. Z oddechem. I puść. Teraz wykonaj kilka takich krążeń. Barkami. Zobaczcie, jak się czujecie. Czy jest tutaj więcej jakiejś przestrzeni, więcej luzu. Takie ostatnie ćwiczenie, jak ktoś tutaj często się spina i czuje te napięciowe bóle głowy, to zwróćcie właśnie uwagę na to, żeby tą głową nie być w protrakcji albo cały czas w takim pochyleniu, bo tutaj wtedy te mięśnie się osłabiają, tylko żeby właśnie ustawiać jak najczęściej tą szyję na przedłużeniu kręgosłupa. To raz. A dwa, może Wam też pomóc takie proste ćwiczenie. Barki do uszu, zatrzymaj, poczuj, jakie to jest w ogóle nieprzyjemne i w dół puść. I jeszcze raz, do uszu, niech wszystko się tam zepnie maksymalnie i puszczasz. To jest też takie. I ostatni raz zróbmy barki do uszu. Proste, ale bardzo fajne ćwiczenie. I puszczasz. Weź teraz wdech, przenieś jeszcze ręce, zapleć.
I zapleciemy sobie ręce z tyłu na części potylicznej, otworzymy sobie łokcie, czyli niech one będą takie otwarte i napierasz głową na ręce, a rękami na głowę. Nie wypychaj proszę żeber teraz do przodu, niech pępek będzie delikatnie zassany i nie wstrzymuj oddechu. Ręce napierają na głowę, a głowa napiera na ręce. I jeszcze chwilkę, miękki oddech i puść. I to też można sobie powtarzać. I teraz z przodu na czoło. I napierasz. Czoło na ręce, ręce na czoło. Oddech miękki, swobodny. I puść, rozluźnij. Ok. I jeszcze teraz, żeby już tak wykończyć to rozluźnianie tego rejonu, który się właśnie teraz może bardzo spinać. Jeżeli siedzisz w siadzie skrzyżnym, to jest dobry moment, żeby zmienić skrzyżowanie nóg teraz. Jeżeli siedzisz w innym siadzie, już przestał on być wygodny, to też teraz możesz zmienić go. Położymy sobie ręce raz jeszcze, tak jak na początku praktyki, wnętrzem na kolanach, w takim ruchu otwarcia, na kolanach albo na udach, zależy jak siedzisz, w takim ruchu otwierającym naszą klatkę piersiową, tak żeby mostek był uniesiony, wycofana głowa, wycofana broda, czyli szyja na przedłużeniu kręgosłupa. Weź wdech. I na wdechu wyciągnij czubek głowy wysoko do sufitu. A na wydechu skłoń głowę, broda do mostka i poczuj wydłużenie tyłu szyi. Zostań chwilę w tej pozycji. Poczuj teraz, jak mięśnie z tyłu szyi się przyjemnie wydłużają. Puść luźno, rozluźnij się w tej pozycji. Barki puść w dół. Niech całe ciało będzie takie swobodne, lekkie. Na wdechu wracamy do góry. I na wydechu brodę wysuwamy do przodu, wydłużając przód szyi. Tak po ukosie, do góry i do przodu. Zatrzymaj. Szyja bardzo nie lubi tego ruchu, gdy odkładamy tą część potyliczną czaszki na kark, czyli gdy się tak mocno wyginamy. Dlatego nie proszę Was o skierowanie brody do sufitu, tylko do przodu. Zatrzymaj. I na wdechu wróć do wyjściowej pozycji, wycofaj głowę razem z brodą. Wdech, na wydechu spójrz w lewo i zatrzymaj. Poczuj przyjemne takie rozciąganie boku szyi, mostkowo-obojczykowo-sutkowego mięśnia po prawej stronie. Wdech i na wydechu spójrz w dół na Twój lewy obojczyk i zatrzymaj. Barki w dole, ciało swobodne, w rozluźnieniu, oddech cały czas lekki, miękki. Wdech, wróć do tego spojrzenia do boku. Kolejny wdech, wróć do centrum. Na wydechu, druga strona. Patrzymy teraz w prawo. Zatrzymaj. I na kolejnym wdechu, spójrz w dół. Na Twój prawy obojczyk. Druga strona się przyjemnie rozciąga. Miękki oddech. Cała uwaga do ciała, w głąb ciała. Wróć do poprzedniego kroku, do spojrzenia do boku. I na kolejnym wdechu wróć do centrum. Wdech i z wydechem raz jeszcze skłoń głowę. Zatrzymaj. I teraz będziemy robić taki delikatny ruch półkrążenia. Najpierw lewe ucho do lewego barku, bardzo delikatny ruch, potem do centrum i bardzo delikatnie prawe ucho do prawego barku. I tylko przodem do centrum i na lewo, bardzo łagodnie, też szukaj przyjemności w tym ruchu. I wracasz do centrum. Na drugą stronę. I wracasz do centrum. Na lewo. I ostatni raz na prawo przez centrum. Wróć do centrum. Weź wdech, przenieś obie ręce do góry. Przenieś je do przodu. Wdech, otwierasz klatkę piersiową i na wydechu
Puszczasz napięcie z ciała, okrągłe plecy, broda do mostka. Wdech, otwierasz klatkę piersiową. I na wydechu puszczasz napięcie z ciała. Okrągłe plecy, broda do mostka. Wdech, raz jeszcze otwierasz, tak jakby ciało napełniało się świeżą, czystą energią. I wydech, puszczasz całe napięcie, stresy, zmęczenie na cały dobry tydzień. Jeszcze wdech, otwierasz i wydech, puszczasz, oddalasz. Wdech, otwierasz i wydech, puszczasz. Wdech, otwierasz i wydech, puszczasz. I ostatni wdech i z wydechem ręce swobodnie. Zaproszę Was teraz, żebyście się dosłownie na chwilę położyli do pozycji Shavasany. Jest to o tyle ważne, żeby to, co teraz w tej praktyce się zadziało w ciele, żeby tak mogło się osadzić w Was. Więc znajdźcie proszę jeszcze te kilka minut, żeby móc się położyć w pozycji Shavasany. Kto nie wie, jaka to jest pozycja, to już pokazuję. Stopy. Dobrze jest ją zacząć robić na przykład od siadu, tak? Stopy do boku, nogi są w oddaleniu, opadają swobodnie na boki. Delikatnie, kręg po kręgu, układamy się, broda przy